Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, drugim odcinku z serii Stellaris na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzimy, rozpoczynamy tutaj naszą podróż, naszą przygodę w galaktyce. No, zaczynajmy zatem. Pochodzenie, zyskowne zjednoczenie. Upłynął już ponad wiek, odkąd wielka arka kosmiczna o nazwie Chryzantema przywiozła ćwierć miliona... Co? Trochę dziwne, bo... dobra, przywiozła ćwierć miliona naszych przodków z odległej Ziemi na terrańską planetę, którą dziś nazywamy Ziemią. Po długiej i niebezpiecznej podróży koloniści nie mogli się nacieszyć blaskiem Słońca, choć było ono całkowicie obcą gwiazdą. Pierwsze lata były ciężkie. Sformowano oddziały obrony cywilnej do zwalczania groźnej przyrody, z którą, jak się okazało, musieliśmy dzielić nowy dom. Uprawy ziemskich roślin okazały się trudniejsze niż przypuszczano. Jednak każde wyzwanie dodawało nam sił. Gdy tylko nowy świat został okiełznany, liczba ludności zaczęła rosnąć wykładniczo. W ciągu kilku ostatnich dekad doszło do wielkich przełomów technologicznych i w końcu jesteśmy w stanie wrócić między gwiazdy, skąd przybyliśmy. No tak, szkoda tylko, że nasza rodzinna planeta nazywa się Ziemia, tak? Your Imperial Majesty, I am Vlir, a prototype synthetic intelligence, and your humble servant. My role is to provide you with advice and counsel as you lead our empire into the great unknown. Okej, dziękuję. Zostawimy sobie tylko podstawowe. Od czasu do czasu, podczas gry będą pojawiać się podpowiedzi i sugestie zalecane dla nowicjuszy i średnio zaawansowanych. Well. I will provide tips, explaining only basic functions and tools as you explore them. Dobrze wiedzieć. Okej, czyli to jest nasz układ słoneczny. Natomiast mamy galaktykę, w której to się znaleźliśmy. Widzimy, ta galaktyka jest gigantyczna. Mamy oczywiście Alfę Centauri, Procyona, Bernard Star. To są normalnie planety, gwiazdy, które normalnie krążą sobie tutaj The government screen presents us with information regarding our empire and its government. Here we can see our ruler and any related effects. Dobrze. To są gwiazdy, które normalnie istnieją w prawdziwej rzeczywistości. One normalnie istnieją. Dobra. Nasze imperium, tak? Co my tutaj mamy? Dom na niebie. Koszt budowy bazy modułu bazy gwiezdnej minus 10%, koszt ulepszeń bazy gwiezdnej minus 10%. O, czyli ten władca przyda nam się jako właśnie budowniczy planet, budowniczy stacji i charyzmatyczny. Utrzymanie dekretu minus 10%, fundusz edyktów plus 20%. Okej. Okay. Program przełom naukowy, czyli... Tempo badań plus 10%. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Teraz pierwsze co to musimy rozpocząć badania. Musimy wybrać badania. Co wybierzemy? Teoria kwantowa. Badania fizyczne ze źródła. Badacze plus 20%. Odblokowuje edykt, subsydia pojemnościowa, odblokowuje budynek, węzeł energetyczny lub administracja SI. Tempo badań plus 10%. Co tutaj daje? Ta technologia doprowadzi do dalszego rozwoju w dziedzinie szpiegostwa i tajnych działań. Ale my weźmy na razie administracyjną SI. 87 miesięcy będzie się to badać. Tutaj natomiast... Zjednoczenie planetarne... Daje stałą liczbę punktów jedności, jedność na miesiąc, plus 5%, odblokowuje funkcje dodatkowe edykty, kampanie, okej, okay. Szybkość przyrostu populacji, plus 10%, lub planowanie obrony lądowej, limit marynarki wojennej za miejsce pracy dla żołnierzy, plus 2, uszkodzenie armii obronnej, plus 33%, to byłoby spoko. Odblokowuje budynek bazy gwiezdnej pozaświatowa kampania handlowa. Biura pozarządowej organizacji zajmującej się poprawą warunków handlu międzygwiezdnego.
My weźmiemy na razie, to weźmiemy, mapowanie genomu, a z działu techniki... co my tutaj mamy? Odblokowuje komponent podstawowe statki szturmowe. Te załogowe statki krótkiego zasięgu startują z pokładowego okrętu matki, wykorzystując swą szybkość oraz małe rozmiary, by przedostać się przez obronę wroga. Odblokowuje moduł bazy gwiezdnej, przedział hangarowy. Produkcja stacji górniczej plus 10%, to będzie dobre, to weźmiemy. Dobrze, teraz pokażcie mi moją flotę. Military fleets are used to protect our emerging empire from threats, or to expand our glorious rule through force of arms, if we so wish. Dobra. Musimy wybrać dowódcę. The leaders tab lets us... Zrekrutujmy kogoś. Czy mnie na tego kogoś będzie stać? Podejrzewam, że tak. Co tu mamy? Entuzjastyczny. Koszt przywódcy minus 10%. Nie wiem, 50%. Utrzymanie przywódcy minus 50%. Logistyk floty. Utrzymanie statków minus 10%. Prężność. Długość życia przywódcy plus 25 lat. Mamy za mało jedności. Dobrze. No dobra. Rozpauzujmy grę do normalnego tempa i lecimy. This is our construction ship, which is you. Dobrze, wiem, to jest nasz... Dobrze, mamy nowego dziedzica. Następczyni tronu Numeria Antonius jest nowym dziedzicem naszego imperium i zasiądzie na tronie po śmierci aktualnego władcy. Polowanie na Hiacynta. Nie znaleźliśmy żadnych śladów czterech statków Ark, które przeleciały przez tunel czasoprzestrzenny przed przybyciem chryzantemy na Ziemię. Okej, dobra. Jeden statek o nazwie Hiacynt miał przemierzyć to przejście po nas, a czujniki dalekiego zasięgu chryzantemy pokazały krótki skok energii w tunelu czasoprzestrzennym przed jego destabilizacją i zniknięciem. Być może Hiacynt przetrwał przejście i dotarł do naszego galaktycznego sąsiedztwa, ale jak dotąd nie nawiązał z nami kontaktu. Warto byłoby poszukać go w pobliskich układach słonecznych. Raz, ja updated. Dobra, tu mamy statek badawczy, ale nas zainteresował w tym momencie pierwsze co, to będzie stacja górnicza. Którą gdzie zbudujemy? Aha, tu już jest. Ceres, Europa, Mars. Czy na Marsie... Na Marsie w tym momencie nie ma nic ciekawego. Ale... Na Ceres mamy już coś, ale na Europie jeszcze nic nie mamy. Więc zbudujemy stację górniczą na Europie. Cofniemy się też do galaktyki. Weźmiemy statek badawczy. I statek badawczy niech... leci, niech nam zbada układ słoneczny przy Alfie Centauri. This is our homeworld. And the... Naprawdę trochę wkurzający jest ten gościu od pomocy. Wow, wracaj statku badawczy. Dobra. Statek badawczy przeskoczył. Oto dotarliśmy do Alfy Centauri i rozpoczynamy skanowanie. Construction complete. Dobra, HSS Hibernia kończył budowę stacji górniczej. Okej, wybieramy zatem kolejną stację, tym razem na Uranie. One of our first priorities should be to survey our neighboring... Dobra, wiem co mam robić. Aż tyle nie musisz mi pomagać. Merkury. Dobra, Ceres, Europa. Nas interesuje natomiast Ziemia w tym momencie. Zatrzymajmy sobie na chwilę, bo tu będziemy mieli dużo rzeczy do ogarniania. Tu mamy naszego gubernatora, zarządca, Servia Gesius. Co tam ma?
Wiejskie wychowanie, żywność z miejsc pracy plus 10%. Okej. Okay. Funkcje. Co my tutaj mamy? Rozległe slumsy. Maksymalna liczba dzielnic minus 1. Po oczyszczeniu powstanie 1 populacji. Byłoby mnie nawet na to stać. Wielka pacyficzna połać śmierci. Skłębiony miazmat plastikowych odpadów pokrywa większą część największego oceanu Ziemi. Ten obszar gęsto pokrywają rudery oraz prowizoryczne schronienia biedoty i wyrzutków. Przemysłowe pustkowia. Ten obszar pokrywa zrujnowane kompleksy przemysłowe. Gleba jest toksyczna. Dziedzictwo dawno minionej ery postępu. Sektor recyklingu skandynawskiego. Pod koniec XXI wieku działanie recyklingowe doprowadziło do zlikwidowania praktycznie wszystkich ognisk promieniowania. Obecnie poziom mutacji jest na najniższym poziomie od czasu awarii osłony. Okej, okay, nie wiem o co tutaj z tym chodzi z tą osłoną. Projekt saharyjskiej irygacji. Dziś niewielu pamięta, jak wykpiwano operację Zielona Sahara, gdy profesor Isquierdo po raz pierwszy przedstawił jej założenia. Mezopotamski korytarz miejski. Megalopolis, który rozciąga się praktycznie przez cały żyzny półksiężyc, jest pomnikiem starożytnego miejsca narodzin cywilizacji. Megalopolis Boston-Washington. Zamieszki w Megalopolis Boston-Washington odcisnęły piętno na całym pokoleniu i doprowadziły do potężnej reformy prawa. Nigdy o tym nie zapomnimy. Aglomeracja Rzeki Perłowej. Największy region na Ziemi oferujący na Ziemi oficjalnie uznany za megalopolis. Kilka miast rozwijających się, kilka innych rozwijających się regionów miejskich także wprowadziło własną wersję społecznej polityki ekologicznej Złotej Delty. Mauretańska strefa bezpieczeństwa. Niewybuchy nadal są znajdowane w pobliżu placówki, w której pułkownik Tethu i niedobitki jego brygady broniły się do samego końca. Wielki krater w Albercie. Gdy Setis 711-494 zbliżył się do Ziemi i wywołał wielką panikę w roku 72, wszystkim zdawało się, że to koniec. Wreszcie przyleciał ten wielki. Na szczęście nie był na tyle wielki, by doprowadzić do wyginięcia gatunków. Niestety zniszczył większość Alberty. Okej, okay, czyli my pierwsze co to zrobimy? Usuniemy te rozległe, te przemysłowe pustkowia. To da nam tutaj trochę więcej przestrzeni. Wartość handlu mamy 31. Dobrze, planeta na razie produkuje, nie ma niczego na minusie. Możemy odblokować jeszcze 3 dzielnice. Jakie dzielnice musielibyśmy odblokować? To jest dobre pytanie, bo pierwsze co moglibyśmy zrobić... A, czyli tutaj ta wielka pacyficzna połać śmierci zrobi mi miejsce. Które my byśmy potrzebowali? Dzielnice miasta. Urzędnicy wytwarzają wartość handlu i udogodnienia. Rzemieślnicy przerabiają minerały na towary konsumpcyjne i stopy. To jest ważne, bo... Z tym będziemy mogli mieć problem. Tutaj produkujemy materiały. Towary konsumpcyjne. Towary konsumpcyjne to sposób zaawansowany. To będziemy potrzebowali. Tu mamy administrację... Kurczę. Będziemy potrzebowali tak. Brakuje mi na wszystko w tym momencie. No dobrze, tutaj jeszcze mi trochę brakuje. Decyzje jakieś. Na razie nie ma tutaj nic, co musiałbym wprowadzać. Automatyzacja wyłączona. To jest ważne, żeby nie mieć tej automatycznej, tego automatycznego budowania. This is our system's starbase. These upgradable stations mark star system ownership. And are most often tasked with producing all types of ships. Okej. Okay. Statek kolonizacyjny. Jeszcze nam brakuje 90 materiałów tych luksusowych.
Dobrze, wyślijmy zatem naszą flotę do Procjona. Niech ona tam leci, niech zbada najbliższe regiony. Procjon, o, jak on jest fajny, to jest ślepy system. Takie systemy lubię najbardziej. My natomiast musimy w tym momencie przeskanować tutaj. From time to time, our science ships will make these discoveries while surveying alien worlds. Anomalies can be Dobra. Proxima Centauri B. Gdy nasz statek badawczy przeskanował powierzchnię, okazało się, że trafiliśmy na coś niezwykłego. Planeta porusza się wokół Słońca synchronicznie z obrotem wokół własnej osi, co oznacza, że na jednej półkuli zawsze jest dzień, a na drugiej noc. Ogranicza to możliwości zamieszkania tam. Podczas badania kolejnych planet na pewno natkniemy się na więcej takich niecodziennych zjawisk. Dlatego nie możemy lekceważyć ich wpływu na rozwój... na nasz rozwój. Intrygujące. Planeta Proxima Centauri B porusza się po szczególnej orbicie wokół swojego czerwonego karła. Jest zablokowana pływowo. Warto by ją dokładnie zbadać. Dobrze, zbadajmy zatem, co tutaj ciekawego się stanie. Jak widzimy, tutaj mamy... Construction complete. Dobra. Ukończyliśmy budowę kolejną. To boczne menu trochę mnie denerwuje, ale trudno. Stacja nauki. Tutaj możemy zbudować stację badawczą jeszcze. Czy gdzieś jeszcze mogę coś zbudować? Aha, tutaj już mamy wszędzie zbudowane. Mamy wszystko rozbudowane, czyli tu jeszcze możemy polecieć. Okej. Nasza flota leci do Procjona. Dobrze, dotarliśmy. W Procjonie nie ma żadnych wrogich obiektów, to dobrze. Więc lecimy dalej. Aha, nie mogę zbadać tego systemu. Dobrze. Dostępne są tradycje. The tradition screen displays the tradition trees available to our empire. A, the tradition tak. tree must first be adopted before Dobrze. Any traditions within it can be unlocked. Tak. Tradycja to jest coś takiego jak w Cywilizacji Piątce, jak oglądaliście moje serie Cywilizacji Piątki, to w piątej części Cywilizacji tam mieliśmy te ustroje. Tutaj tradycje to jest to samo. Więc wybierzemy sobie. Mamy, jak widzimy, 9 tradycji, ale miejsca mamy tylko na 7, więc wszystkich nie będziemy mogli sobie wybrać. Ale co my tutaj mamy? Plastyczność. Dostosować się to znaczy przetrwać i zwyciężyć. Co my tu mamy? No, jak widzicie, to jest dokładnie to samo, bo ten system wyglądał kiedyś inaczej, ale ostatnio wszedł patch 3.0 Libra, który wywrócił grę w wielu rzeczach do góry nogami. Ja też zablokowałem update'owanie Stellarisa u siebie na Steamie, dlatego nawet jeżeli wejdzie jakiś update, to nie będzie nam rozwalał serii. Dobra, i co my tutaj mamy? Wzbogacenie diety, wartość odżywcza pokarmu gromadzonego dla naszych dronów może zostać zwiększona dzięki technikom wzbogacania. W ten sposób mniejsza ilość może wyżywić większą ilość dronów. Wydajność wzrasta o 10%. Przetrwanie najlepiej przystosowanych. Dzięki kontaktom z innymi gatunkami nauczyliśmy się, jak ważne jest przezwyciężanie własnych słabości w wielkiej walce o przetrwanie. Zróżnicowanie środowiskowe. Okej. Ekologiczna adaptacja. Najważniejszą funkcją ekologii jest zrozumienie konsekwencji. Wszystkie nasze planety otrzymują jedno darmowe miejsce na budynek. To jest OP! Przywłaszczanie. Ziemia, która jest niewykorzystana, nie daje niczego naszemu imperium. Trzeba wydajnie przenieść robotników na te planety, na których są najbardziej potrzebni. To będzie fajne. Dyplomacja. Musimy nawiązać trwałe partnerstwo z naszymi sąsiadami oparte na zaufaniu i wzajemnym Nie, to jakieś dziwne rzeczy. Koordynacja związku. Prawdopodobnie najważniejszym celem udanej Federacji Międzygwiezdnej jest wzajemna obrona jej członków.
to jest jak robimy federację, czyli jak robimy sojusz, ale kurczę, no ja nie planuję jakoś bardzo się dogadywać z kosmitami. Chociaż to nie wygląda tak źle. Co tu mamy dalej? Odkrycia. Wow! Łącza baz danych, pasma kwantowa o dużej przepustowości przeznaczone do przesyłania baz danych, dzięki czemu można poprowadzić praktycznie... Dział badawczy we flocie wzrosła liczba personelu naukowego i medycznego zatrudnionego w specjalnym dziale badawczym w celu wsparcia tego zespołu. Ruszyły nowe programy szkoleniowe, które znacznie przyspieszyły edukację nowych naukowców. Dominacja. O! O, to jest to! Kolonialni namiestnicy. Nasza kontrola nad koloniami zależy od tego, czy znajdziemy zdolnych i lojalnych ludzi, którym można powierzyć wykonywanie woli rządu. Architektura imperialna. Budynki stołeczne i budynki mieszkalne zapewniają plus jeden do mieszkania. To jest OP. Tajna rada. Poziom umiejętności władcy plus 2. Fundusz edyktów plus 50. Korpusy sądowe. Motywatory pracownicze, tak? Wydłużony czas pracy robotnicy i niewolnicy produkują o 5% zasobów. Okej. Ekspansja, to jest ważne. To nam się przyda. Harmonia. Zwierzchnictwo, co to jest? Wow! To jest fajne. To na pewno weźmiemy, ale na razie przyjmiemy ekspansję. Okej, i jeszcze musimy wejść w politykę. Dobra, cicho tam. Postawy... O, to jest to. To jest super ważna rzecz, o której ja zapomniałem, a która jest mega ważna. Mega. A dlaczego? Postawy dyplomatyczne, ekspansjonizm. To imperium pragnie rozwijać się pokojowo, ale nie ma szczególnych ambicji dyplomatycznych. Izolacjonizm. To imperium pragnie, by dano mu spokój zajmować się jego sprawami. Skłonność do współpracy. To imperium będzie próbowało znaleźć wspólny interes i negocjować z innymi mocarstwami w imię przyjaźni. Wojowniczość. To imperium będzie próbowało zastraszyć... Merkantylizm. Nie mamy ustroju, własność korporacji oraz supremacja. Ta postawa dyplomatyczna zaszkodzi stosunkom... Okej. Okay. Ma us... Okej, okay, nie możemy tego wziąć. Na razie niech będzie ten ekspansjonizm, potem sobie możemy to zmienić. Filozofia... Chwila. Here, empire-wide edicts, practices edykty. That can be enforced by spending some of our resources, can be enacted. Nie, to będzie tu w polityce. O, to, tu jest to. Właśnie. Oho! Filozofia wojny. Nieograniczone wojny. Im więcej wojen, tym lepiej. Zwłaszcza jeśli druga strona jest nieprzygotowana. Wojny wyzwoleńcze. Musimy dbać o swoje interesy, jeśli nawet jeśli są sprzeczne z interesami innych państw. Roszczenia dotyczące układów innych... Wojny... Gdzie? Nieograniczone wojny. Zostawiamy.
nalot orbitalny, zmasowany lub selektywny, dopuszcza tylko bombardowanie zidentyfikowanych celów wojskowych przy maksymalnym ograniczeniu strat wśród cywili, zmasowane, pozwala korzystać z całego arsenału orbitalnego, nie bacząc na życie na powierzchni, i wybierzemy zmasowane bombardowanie. Przesiedlenia. Na razie tak, na razie zostawimy to dozwolone, potem to zabronimy. Protokół pierwszego kontaktu, agresja. Wśród gwiazd może kryć się wiele niebezpieczeństw. Aby zapewnić sobie przetrwanie, musimy być gotowi zaatakować bez wahania. Ostrożny. Co tu jest? Czynny. Nie no, mamy ksenofobię, to nie, 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 my tutaj ostrożnie. Nie można atakować obiektów neutralnych. Innym imperium trudniej będzie nawiązywać z nami łączność. Większe prawdopodobieństwo negatywnych skutków. Zmienimy to tutaj, to jest ważne. Granice muszą być zamknięte. Proxima Centauri B. Od kiedy my, ludzie, możemy szukać nowych domów pośród gwiazd, Proxima Centauri B jest naszym naiwnym marzeniem. Takie miejsce napawałoby nas optymizmem. Nowy dom. Niestety, gdy nasze teleskopy stały się nowocześniejsze, odkryliśmy, że ta planeta prawdopodobnie obraca się synchronicznie, a jej powierzchnia to zamarznięte piekło. Dziś potwierdziliśmy tę teorię. Jest jednak nadzieja. Na tym świecie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do stworzenia planety nadającej się do zamieszkania. Może trzeba jej będzie tylko trochę pomóc. Dziękujemy za inspirację, Proxima Centauri B. Zyskano jedność. Proxima, kandydat do terraformacji, zapewniający następujące efekty. Kolejna planeta. Okej. Granice zostawimy zamknięte. Dlaczego? Zaraz wam pokażę dlaczego, bo w ten sposób można... W kolejnym odcinku wam pokażę dlaczego, bo w ten sposób można łatwo kontrolować to, gdzie przeciwnik nam wleci, a nie nawet jeżeli nie jest jeszcze przeciwnikiem, nawet jeżeli jest na razie sojusz neutralny, dlatego to zostawiacie zawsze zamknięte. Zawsze! A dlaczego, to wam pokażę. Polityka gospodarcza. O! To jest ważne. Gospodarka cywilna. Potrzeby populacji są ważniejsze od wojennych. Potęga gospodarki, a nie siła militarna będzie fundamentem naszego imperium. Gospodarka mieszana. Całkowite poświęcenie się wojnie lub pokojowi to zawężenie perspektywy. Musimy być gotowi na wszystko, co może przynieść przyszłość. No i gospodarka zmilitaryzowana. Zaniedbanie naszej obrony to zaniedbanie naszego przetrwania. Świecidełka i błyskotki są niepotrzebne, gdy wróg stoi u bram. Na razie nie wiemy dokładnie, czego się w galaktyce spodziewać, dlatego na razie weźmiemy gospodarkę mieszaną. Kiedy będziemy toczyć jakieś wojny takie na skalę wojen totalnych, będziemy musieli się przestawić na gospodarkę zmilitaryzowaną. Jeśli natomiast będziemy już ogromnym imperium, które będzie mogło samym swoim rozmiarem przygnieść wroga, wtedy oczywiście gospodarka cywilna. Na razie zostawimy mieszaną. Strategia handlu to jest tworzenie bogactwa i na razie mamy tylko jedną. Pracujące roboty, oczywiście dozwolone, ponieważ jak wiemy, bioroboty z Marsa nadal tutaj istnieją, nadal żyją, więc nie ma powodu, aby ich w jakiś sposób zabraniać. Uchodźcy. Nie możemy pozwolić, żeby współczucie przyćmiło trzeźwy osąd. Ci, których warto mieć w naszym społeczeństwie, zostaną wpuszczeni na nasze terytorium. Żadnych uchodźców. Otwarcie granic dla mentów z innych społeczeństw tylko zaszkodziłoby naszemu państwu. Okej, przyjmowanie. Ci, którzy uciekają przed śmiercią i prześladowaniem z rąk tyranów, będą mile widziani na naszym terytorium.
Nie! Nie! Tylko gatunki obywatelskie, tylko ci, którzy coś robią dla Imperium, będą mieli prawo żyć tutaj. Nie będziemy przyjmować darmozjadów, którzy nie chcą pracować. I to tak powinniśmy też postępować w rzeczywistości. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, przyjąć go. Ale nie do końca życia, że za darmo siedzi. Nie. Przyjeżdżasz, potrzebujesz pomocy, zapraszamy. Witamy go, pomagamy mu się zaklimatyzować, ale po roku na przykład, kiedy już powinien umieć język, kiedy powinien być zaklimatyzowany, pytamy się, kiedy zamierzasz poszukać jakiejś pracy? I tak powinniśmy traktować wszystkich. Tak uważam. Kontrola populacji. Na razie niech jest dozwolona. Niewolnictwo i czystki dozwolone wobec kosmitów. Edykty, mamy tylko umocnioną granicę. Dobra, tu jest wszystko ok. In the expansion planet, we find nearby habitable planets that may present opportunities for colonization. We can build colony ships and issue them. Dobrze, dziękuję. Na razie, jak widzimy, na Marsie jest to nasz jałowy świat, z którym nic nie zrobimy. Jest tam tylko jedna. Planeta. Znaczy, tylko ta jedna kolonia, którą budowaliśmy wcześniej. The planets and sectors screen provides an overview of all our. Dobra, cicho. Zmień nazwę sektora. Sektor Solar. Okej. Nie. Zostawimy to bez niczego. I na tym sobie też ten odcinek zakończymy, ponieważ stał się on bardzo długi, a my tak naprawdę jeszcze nic nie zrobiliśmy, bo większość czasu mamy na pauzie. Jak widzicie, Stellaris to jest bardzo rozbudowana gra, dlatego jej seria tutaj będzie oczywiście też dosyć długa, a my w najbliższym odcinku polecimy naszą flotą Classis 1 do Bernard Star oraz do... gdzie? Myślę, że ten Bernard Star to będzie dobre miejsce, żeby tu się na jakiś czas zatrzymać. Alpha Centauri natomiast zbadamy do końca, a statek konstrukcyjny wyślemy potem do Alpha Centauri, żeby nam tutaj przyłączyła ten system. Tak, bo to widzę, że to będzie system strategiczny Alpha Centauri. Ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.